W ramach naszego cyklu ciekawostki teologiczne, nawiasem mówiąc, jest on w tej chwili moim jedynym cyklem, bo wyczerpuje wszelkie znamiona interdyscyplinarności teologicznej, bo można w nim zmieścić rzeczy bardzo różne. A tak się składa, że religia w tej chwili przybiera tak zróżnicowane formy i tak rozmaicie jest komentowana, że wydaje mi się, że takie podejście właśnie pod hasłem ciekawostki jest jak najbardziej na miejscu. Po tym wstępie chciałbym zachęcić moich widzów, odbiorców, komentatorów do takiej zdroworozsądkowej refleksji na temat świętych. Jak wiadomo, zjawisko świętości, ogłaszania ludzi świętymi, błogosławionymi jest typowe dla właściwie dwóch odłamów chrześcijaństwa, Kościoła katolickiego i Kościoła prawosławnego. Kościół rzymskokatolicki właściwie kontynuuje tradycję pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdzie pod wpływem dość trudnych początków związanych z licznymi męczeństwami gwałtownymi, czasem okrutnymi śmierciami chrześcijan gromadzili się na miejscu męczeństwa, przechowywali resztki, czy ciała, czy kości, czy ubrań, które zostały nazwane relikwie, więc pozostałości po świętych i wokół właśnie czy to miejsc, czy osób, czy pamiątek rozwijały się takie czy inne kulty. Było to też związane z czczeniem szczególnie zasłużonych umysłów autorów szczególnie poczytnych dzieł wpływowych utworów niekoniecznie ściśle teologicznych, ale na przykład poematów, wyznań, a więc takich opowieści biograficznych jak wyznania świętego Augustyna czy opowieści o świętych jako świętym Antonim i tak dalej, i tak dalej. Ale to są zamierzchłe czasy i wydaje mi się, że dzisiaj ta praktyka ogłaszania świętym i błogosławionym przybrała trochę inny charakter. I chciałbym zatytułować tę moją pogadankę, że święty świętemu nierówny. Wydaje mi się, że w ostatnich dziesięcioleciach praktyka ogłaszania świętych bądź nieogłaszania świętych stała się bardziej praktyką polityczną czy światopoglądową niż ściśle religijną. Do takiej niezbyt może budującej myśli skłoniła mnie ostatnia beatyfikacja, jaka miała miejsce 24, a właściwie 22 stycznia, bo to była sobota w San Salvador, gdzie został beatyfikowany jezuita, męczennik Rutilio Grande, który został zamordowany w 1977 roku właśnie w Salwadorze. Ale nim o Rutilio opowiem kilka słów, chciałbym zatrzymać się trochę na tym nieco przewrotnym tytule pogadanki Święty świętemu nierówny. Kiedyś znakomity historyk Marcin Kula napisał taką małą książeczkę, wydaje mi się niezwykle interesującą, zatytułowaną Religiopodobny komunizm, w którym wskazywał na szereg podobieństw rzymskiego katolicyzmu właśnie z komunizmem. Tutaj
Najbardziej oczywiste podobieństwa i analogie związane są choćby z nazywaniem ulic, placów, szkół, szpitali imieniami zasłużonych komunistów, organizowanie różnych świąt związanych z ważnymi wydarzeniami z historii komunizmu, co jest oczywiście odbiciem bardzo podobnych praktyk w kościele katolickim, gdzie kalendarz jest pełny właśnie wspomnień ważnych dla katolicyzmu osób. Nazwy ulic, szpitali, szkół są pełne osób uznanych za ważne, znaczące i wyznaczające pewne standardy zachowania. No ale teraz kilka słów o tej różności świętych. Nie muszę przypominać, że w czasie długiego pontyfikatu Jana Pawła II od 1978 do 2005 roku polski papież beatyfikował i kanonizował więcej błogosławionych i świętych niż wszyscy jego poprzednicy. Niektórzy żartobliwie mówili, że w Watykanie powstała prawdziwa fabryka świętych. I to wcale nie jest przesadą. Rzeczywiście była to forma duszpasterzowania, wskazywania na wzorce właśnie poprzez ogłaszanie różnych osób świętymi czy błogosławionymi. Tak się składało, że papież pochodzący z tej części Europy bardzo chętnie ogłaszał błogosławionymi i świętymi właśnie Polaków, Czechów, Słowian, ogólnie rzecz ujmując. Benedykt, następca Jana Pawła II, był znacznie bardziej wstrzemięźliwy w tej praktyce. Prawdopodobnie było to związane z tym, że w historii kościoła niemieckiego tych świętych wcześniej zostało ogłoszonych wystarczająco dużo, więc Benedykt jakby nie czuł potrzeby ogłaszania nowych świętych. Natomiast Franciszek, papież pochodzący z Argentyny, panujący w kościele od 13 roku, a więc 9 lat, zdaje się, może nie w sposób aż tak intensywny jak polski papież, ale również tę praktykę podjął, ogłaszając, co ciekawe, głównie świętych właśnie z Ameryki Południowej. Więc jest to wyraz, moim zdaniem, pewnej polityki. Każdy papież przez praktykę ogłaszania świętych jakby wskazuje wiernym, co dla niego jest najważniejsze. No i praktyka, konsekwencja tych zabiegów kanonizacyjnych jest taka, że każde polskie dziecko wie, kto to był Jerzy Popiełuszko beatyfikowany w 2010 roku. No już nie mówię o Karolu Wojtyle, czyli Janie Pawle II, który został w sposób bardzo krótki po śmierci beatyfikowany w 2011, potem kanonizowany w 2014. Czy oczywiście wie również, kto to był Stefan Wyszyński, beatyfikowany w roku 2021. Natomiast chyba rzadko kto wie, kto to był Rutilio Grande, beatyfikowany, jak wspomniałem, 22 stycznia 2020 roku. Może więcej osób, ale chyba też niedużo wie, kto to był arcybiskup Oscar Romero, beatyfikowany w 2015, a kanonizowany 3 lata później, w 2018 roku. Ci dwaj święci z Salwadoru byli przedstawicielami teologii wyzwolenia. Ta teologia wyzwolenia była przez wiele lat bardzo źle widziana przez Watykan i dlatego Watykan nie spieszył się z beatyfikacją męczenników, ofiar reżimów prawicowych i faszystowskich.
Natomiast ludzie, którzy doświadczyli opresji ze strony komunizmu, byli przez Kościół chętniej beatyfikowani. Nie wdaję się tutaj w oceny, co jest dobre, a co jest złe. Mówię tylko, że święci świętym nierówni.